Witamy Państwa w piątkowe popołudnie. Przed nami weekend szlagierów, bo jak nie nazwać historycznej szansy awansu do ekstraklasy siatkarek Unii. Na pewno atak jest nasz atut i myślę, mam nadzieję, że to będzie klucz do sukcesu. Czy derbowych emocji z udziałem Dremanu futsal Opole Komprachcice? Derby oczywiście to taka sprawa ważna, zwłaszcza dla kibiców, ale dla nas liczy się przede wszystkim to, że tym meczem możemy zapewnić sobie utrzymanie. Zaczynamy zatem przegląd sportowych wydarzeń z udziałem drużyn i sportowców z Opola. Od godziny na stadionie przy ulicy Oleskiej toczy się pojedynek pierwszoligowej Odry z Puszczą Niepołomice. Opolanie po pierwszej połowie remisują z zespołem z Małopolski. Tuż przed meczem o tym, jak zagrać z zespołem Puszczy, pytaliśmy trenera Piotra Plewnie. Jak oceniamy Puszczę? No godny rywal. Myślę, mam nadzieję, że tak jak i my dla wielu przeciwników. Traktujemy ich bardzo poważnie. Wiemy, że przyjadą tutaj zdobyć punkty, bo każdy wychodząc na boisko chce sobie wygrać mecz, także mamy świadomość tego cięższego meczu, a przygotowania były takie, żeby poradzić sobie po prostu z Puszczą w kontekście ich mocnych stron, ich słabych stron, to szlifowaliśmy gdzieś w tym tygodniu, no i chcieliśmy przede wszystkim poprawić elementy, które zawiodły nas w meczu z Jastrzębią. Trzymamy zatem kciuki za Odrę w drugiej połowie spotkania. Utrzymuje się ekspresowe tempo czwartej ligi. W środowej kolejce rezerwy opolskiej Odry bezbramkowo zremisowały z jednym z faworytów ligi, Agroplonem Głuszyna. Natomiast jutro z kolei nasza drużyna mierzyć się będzie w Gogolinie z tamtejszym MKS-em. Początek spotkania o godzinie 16. W lidze okręgowej z kolei na swoim boisku zobaczymy piłkarzy Rodła Opole, którzy to podejmować będą zespół MKS-u Wołczyn. Mecz w sobotę od godziny 17. I czas na wielkie emocje derbowe, ale futsalowe. Zespół Dremanu Futsal Opole Komprachcice mierzyć się będzie z Fit Morningiem Gredarem Brzeg. To szczególne spotkanie dla trenera Jarosława Patałucha, byłego przecież szkoleniowca Brzeżan, a obecnie trenera Opolan. No można tak powiedzieć, no, z drużyny Brzegu przyszedłem tutaj, więc 2 lata spędziłem w Brzegu, więc na pewno jakieś takie, można powiedzieć, emocje większe na pewno. No, aczkolwiek no, teraz jestem tutaj i gramy tylko i wyłącznie, liczy się zwycięstwo drużyny z Opola. No ale mówiąc o tej walce o zwycięstwo, to po pierwsze ona ma tutaj dwa wymiary, bo zwycięstwo jako derby, zwycięstwo, które tak naprawdę zapewnia spokój już pozostanie w ekstraklasie, prawda? Tak, tak. To jest właśnie główny cel, bo tak naprawdę derby oczywiście to taka sprawa ważna, zwłaszcza dla kibiców, ale dla nas liczy się przede wszystkim to, że tym meczem możemy zapewnić sobie utrzymanie i te ostatnie 3 kolejki spokojnie można poświęcić na przygotowanie przyszły sezon. Chcemy to zrobić w tym meczu, w szczególnym meczu, w tych derbach. Będzie takie podwójne, można powiedzieć, zwycięstwo. Czym wygrać z Brzegiem? No bo w Brzegu to przeprawa była bardzo trudna. Trzeba było walczyć właściwie do ostatniej sekundy meczu. Jak zresztą w wielu ostatnich waszych meczach. No, wtedy jeszcze byłem trenerem Brzegu. No, czym wygrać? No, nie chcę tutaj zdradzać. Plan swój mamy na ten mecz, ale na pewno Brzeg też ma. Mocna drużyna. Dodatkowo derby będą potęgować te emocje, bo nie ma co ukrywać, że to nie jest tylko dla kibiców, ale zawodnicy także przeżywają to 2 razy mocniej. Gramy u siebie, czujemy się tutaj dobrze na tej hali. Cały czas idziemy, że tak powiem, formą do przodu. Wyniki o tym świadczą, więc no, tylko czekamy na ten mecz. Tak jak mówiłem, plan mamy. Zobaczymy, czy uda się go zrealizować, bo Brzeg też ma jakiś plan. 28 listopada ubiegłego roku w Brzegu Dreman wygrał po pasjonującym boju 3-2. Miejmy nadzieję, że i tym razem będzie podobnie. Ten telewizyjny pojedynek w Stegu Arenie jutro od godziny 12. Odra już gra, a za godzinę swój mecz w PGNiG Superlidze rozpocznie KPR Gwardia Opole. Podopieczni Rafała Kuptela rozpoczynają rozgrzewkę w Tarnowie, gdzie mierzyć się będą z tamtejszym SPR-em. Opolanom przyświeca tylko jedna myśl. Myśl o zwycięstwie, o czym zapewnia nasz obrotowy Jan Klimków. Witam Was z Tarnowa tuż przed meczem. Jesteśmy tu od wczoraj, bo bardzo dobrze wiemy, jak ważny jest to dla nas mecz. Po kilku porażkach jesteśmy mocno zdeterminowani i zmobilizowani do tego, żeby wygrać. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zespół z Tarnowa również będzie walczył, ale jesteśmy na to przygotowani. Ich mocne strony, które musimy zneutralizować, to Tokuda, który jest niewygodnym zawodnikiem i jest bramkostrzelny, a także dobrze współpracuje z Yoshidą. Natomiast my będziemy się skupiać na tym, żeby wyeliminować ich mocne strony w ataku, a także zagrać skutecznie w ofensywie. Nadal walczymy o jak najwyższe miejsce w tabeli, bo zdajemy sobie sprawę, że stać nas na lepsze miejsce niż to, na którym obecnie się znajdujemy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać. Trzymajcie za nas kciuki, pozdrawiam.
Początek pojedynku o 19:15. A być może już w sobotę świętować będą historyczny sukces dla naszego miasta. Kto? Oczywiście siatkarki Unii Opole. Jadą do Mielca na kolejne spotkanie, bądź też spotkania decydujące o awansie do ekstraklasy siatkówki. Wczoraj swoje 50. urodziny świętował trener Nicola Vettori. Domyślają się Państwo, o jakim prezencie myśli nasz szkoleniowiec. Zapewne o awansie. Nie będę tutaj tego powiedział, ale pewnie wszyscy się domyślą, jak są moje życzenia i czekamy wszystkie na ten samo. Wiadomo, że to życzenie to będzie jak najlepsza gra pańskich podopiecznych w Mielcu. Spotkanie numer 3 po tych dwóch łatwo wygranych spotkaniach. Chyba najważniejsze to będzie zachować koncentrację w Mielcu. Przede wszystkim jest mecz finałowy. Chcemy być pełni koncentrowani, żeby grać najlepiej jak potrafimy. Wiemy, że na tamtą halę jest bardzo ciężko, bo jest mała hala, jest niski sufit, więc to jest na pewno atut dla drużyny przeciwników. Jak graliśmy tam? Wygraliśmy 3-2 po bardzo ciężki mecz, więc idziemy pełni koncentrowani, żeby było jak najlepiej. Które elementy mogą trenerze zadecydować o tym, bo tak jak pan powiedział, no trzeba się spodziewać dość trudnej przeprawy i nie wiadomo, czy tylko jednorazowej, bo być może dwóch, ale tfu, odpokujemy, bo był to jeden mecz. Jasne. No, które elementy ciężko powiedzieć, bo w każdym meczu, który graliśmy, zaważył inny element. W pierwszym meczu była bardzo dobra zagrywka i nasz atak w naszym wykonaniu. W drugim meczu już zespół z Mielcu wyróżnia się na obronę, czyli inaczej każdy z mecz i nie wiemy, który mecz będzie ważył więcej. Na pewno atak jest nasz atut i myślę, mam nadzieję, że to będzie klucz do sukcesu. Sobotni mecz w Mielcu o godzinie 18:00. Trzymamy kciuki za nasze siatkarki. Mamy nadzieję, że to wszystko właśnie w sobotę się już zakończy. A w naszym mieście odbędzie się turniej eliminacyjny do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn 3x3. W kategoriach wiekowych U17 i U23 wystąpią drużyny strefy opolsko-śląskiej. Te spotkania odbędą się w Stegu Arenie. Początek w niedzielę o godzinie 10:00. Niestety, tak jak wszystkie imprezy, nadal jeszcze bez udziału kibiców. No i na koniec rekreacja. Przed tygodniem zachęcaliśmy Państwa do zajęć ze sportowym dzielnicowym. Dziś zatem przybliżymy jedną z form zabawy i rekreacji, która została dołączona w tegorocznej edycji. Warto przyjść, bo pokażemy dzieciom tenisa ziemnego, czyli dyscyplinę, która powiedzmy dopiero gdzieś tam staje się coraz bardziej popularna w Opolu. Będą to zajęcia darmowe, także serdecznie zapraszamy. Startujemy o godzinie 11:00. Będą dwie grupy. Jedna do mniej więcej w okolicach 10 osób, druga tak samo. Limit po prostu wieku to jest 13 lat ze względu na to po prostu ograniczenia, że mamy jeden kort do dyspozycji. Podstawowa nauka gry w tenisa, pokażemy i podstawowe uderzenia, forehand, backhand. Mam nadzieję, że już na pierwszych zajęciach będziemy utrzymywali jak najdłuższą po prostu wymianę, czyli utrzymanie piłki w grze gdzieś tam troszeczkę później w dalszych częściach gonienia tego przeciwnika po korcie. Także nic nie trzeba mieć, wodę może, że jakby się dzieci zmęczą, żeby było coś do picia. Dlaczego Pani dołączyła w ogóle do programu sportowy dzielnicowy, bo jest Pani kolejną sportową dzielnicową w naszym mieście? Ja akurat zostałam zawołana. Zadzwonili do mnie z urzędu, także bardzo mi miło i dziękuję. I podjęłam to wyzwanie, żeby tutaj spróbować dzieciom przedstawić tenisa ziemnego, którego ja akurat bardzo lubię. Ile spotkań jest przewidzianych? Przewidzianych spotkań jest, ruszamy teraz w maju, niestety przez pandemię troszeczkę to zostało opóźnione i kończymy wraz z końcem czerwca. Czy będzie wyłanianie też jakiś perełek? Liczy Pani na to, że gdzieś tam trafią się jakieś takie wyjątkowe talenty? Mam nadzieję, że jakieś talenty zostaną złapane, ale przede wszystkim, że po prostu dzieci będą się ruszać i będą miały możliwość poznać dodatkowo nowy sport. I jeszcze jedno wydarzenie, które miało się odbyć w całej Polsce. Mowa o kolejnej edycji biegu z aplikacją Wings for Life World Run 2021. Ta charytatywna impreza została odwołana przez organizatorów, oczywiście ze względów pandemicznych. Jednak miłośnicy biegania będą mieli okazję indywidualnie przemierzać urokliwą trasę na Wyspie Bolko. Bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. Organizator odwołał wszystkie biegi lokalne z aplikacją, stąd nie możemy kontynuować naszej akcji. Nie możemy zrobić biegu grupowego, ale dla wszystkich uczestników, którzy są w Opolu, którzy zarejestrowali się i chcą biec, oznaczymy specjalnie trasę. Biegniemy na Wyspie Bolko po oznaczonej 3-kilometrowej pętli. Poruszamy się za niebieskimi strzałkami. Pamiętajmy, zachowajmy bezpieczeństwo, nie róbmy biegów grupowych. Biegnijmy indywidualnie z aplikacją dla tych, którzy nie mogą.
To niedzielne indywidualne wydarzenie, a już jutro wreszcie długo oczekiwane otwarcie sezonu lekkoatletycznego w Opolu. W sobotę od 8.30 rozpoczynamy konkurs z rzutu młotem, a potem od godziny 9 już konkurencje biegowe oraz pozostałe konkurencje techniczne, pozostałe rzuty i biegi. Na starcie na chwilę obecną jest prawie 200 osób zgłoszonych, w tym oczywiście zawodnicy klubu uczelnianego AZS Politechniki Opolskiej, którzy rozpoczynają oprócz tych zawodów również zbieranie punktów do Ligi Drużynowych Mistrzostw Polski. Przypomnę, że w zeszłym roku zajęliśmy tam 6. miejsce w klasyfikacji seniorów i 3. miejsce, czyli brązowy medal wśród młodzieży do lat 20. Będzie to pierwszy meeting wpisujący się w obchody 70 lat Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki. I na tych zawodach oprócz zawodników z województwa polskiego będą również uczestnicy z województw ościennych. I to już dziś wszystko w naszym programie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Przypominamy o naszych stronach internetowych www.opole.pl, sportoweopole.pl i czasnaopole.pl oraz oczywiście na naszych fanpage'ach wszelkie informacje dotyczące sportu właśnie na Czasie na Opole, na Opolu i na Sportowym Opolu. W imieniu całej redakcji życzymy udanego także i sportowego weekendu. Do zobaczenia i do usłyszenia.